Oszczędzanie nie przynosi nam żadnych pieniędzy. Jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz 3000 zł miesięcznie, to przez to, że pojedziesz do Oszona na drugi koniec miasta, stracisz 2 godziny w autobusie i kupisz makaron 20 groszy tańszy niż w Biedronce u ciebie na osiedlu, to nie znaczy, że zaoszczędziłeś 20 groszy, tylko straciłeś 2 godziny życia, podczas których mogłeś zarobić powiedzmy 20 zł na godzinę i zarobić 40 zł.